Klaps na rozpoczęcie. Techniczna strona siatkówki ma różnych gości. Dzisiaj Damian. Damian Wojtaszek, Damian i jego wybór. Dokładnie tak. Adidasy marki Boost Low. O, nazwa taka troszkę skomplikowana, aczkolwiek but wybitnie skomplikowany nie jest, tak na pierwszy rzut oka. Jest stosunkowo klasyczny. Powiedz mi, dlaczego ty na nie się zdecydowałaś? Przede wszystkim wybrałem je, bo gram w stabilizatorach, które mam wiązane dookoła kostki. I one muszą mieć bardzo dużą przestrzeń w bucie, tak? Noga musi mieć bardzo dużą przestrzeń w bucie i chodziło mi o luźny język. Gdy jak wkładam, żeby nie mieć problemu po prostu wkładaniem nogi do buta, nie? Luźny język. Nie da się ukryć, że buty mają różne systemy. Niektóre mają tak bardzo, bardzo gibki ten język, w sensie elastyczny, a tutaj rzeczywiście jest taki, no chyba to najlepsze określenie, jakiego można było użyć, to rzeczywiście luźny. No widać, że po prostu noga tutaj wchodzi na spokojnie, można sznurówkami później dobrze związać. Dodatkowo są przewiewne. Widać, siateczka taka jest tutaj dosyć fajna na moją pozycję. No właśnie, czy libero można powiedzieć, że robi troszkę więcej kilometrów niż gracze na innych pozycjach? Może więcej się rusza na boisku, w sensie po parkiecie, ale tak, żeby do bloku, do innych rzeczy, no to... predyspozycje wzrostowe nie pozwalają na to. No, ale to wszystko ma swoje wady i zalety. Ja też jestem z tych, co bardziej na stojąco wchodzą pod szafę, niż na kogoś patrzą z góry. Nie chcę użyć określenia niskość, bo to nie jest niskość, nie jesteśmy niskimi ludźmi. Dobrze zbudowanymi. Tak, do pewnego momentu. Ale to też ma swoje zalety. No, nie jesteś libero nieprzypadkowo, no, dlatego że jesteś chyba najbardziej zwinny, gibki z tych wszystkich atletycznie zbudowanych mężczyzn, którzy grają z tobą razem, czy w kadrze polskiej, czy w Oniko. Jak to się śmieją, mały, krępy, niewywrotny. Żartuję, ale tak, tak dobrze mówisz. Ale teraz pytanie, czy wybierając buty, właśnie zwracasz uwagę na mobilność tych butów na boisku? Zakończenie chciałbym zawsze, żeby było miękkie, tak? Nie lubię takich butów, które są masywne, twarde, ponieważ noga, cały czas stopa pracuje w butach i muszę się przemieszczać na boisku i wolę mieć po prostu czubek buta bardzo miękki. Okej, okay, czyli z jednej strony miękko, z drugiej strony luźny lekko, język. Lekko, luźny język, tak. Ten akurat model nawiązuje. Cały sezon grałem w butach Adidasa różnego rodzaju, ale ten boost robi robotę. No to ja mam nadzieję, że będą robiły robotę dalej. Przez kolejny sezon reprezentacyjny wierzę, że poniosą cię do zwycięstw. Dziękuję wielkie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.